Koreańska firma Sungil Hightech chce otworzyć zakład na terenie strefy ekonomicznej. Miałyby tam trafiać zużyte baterie i ogniwa litowo-jonowe, z których można odzyskać grafit i tlenki metali. Ponieważ inwestycja jest sklasyfikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, a trafiające do niej odpady jako niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, Złotoryjanie podnieśli alarm, boją się zagrożeń i domagają zaniechania planów. Będziemy mieli zamiast najstarszego miasta w Polsce, będziemy mieli zaśmiecone odpadami niebezpiecznymi miasto w Polsce. W internecie powstała petycja do burmistrza, którą w ciągu kilku dni podpisało blisko 1000 osób. Mieszkańcy obawiają się, że zakład będzie wylewał ścieki do miejskiej sieci. Przewidują też katastrofalne skutki w przypadku pożaru. Niepokoi ich, że przywożone do Złotoryi odpady codziennie będą wymagać zapełnienia kilku ciężarówek. To jest 3 miliony kilogramów rocznie. To jest naprawdę ogromna liczba. Są to różnego typu, bezpośrednio przywożone do inwestora odpady. Postawą mieszkańców zdziwiony jest pełnomocnik firmy do spraw uzyskania decyzji środowiskowej. Jest on współautorem raportu, od którego w rzeczywistości zaczęły się niepokoje miejscowej społeczności. To liczący prawie 200 stron dokument dał bowiem możliwość wnoszenia uwag do przedsięwzięcia. Wcześniej Złotoryjanie o planach Koreańczyków nie słyszeli. Przede wszystkim wskazać należy, że tak naprawdę w ramach prowadzonej działalności nie przewiduje się wytworzenia ścieków przemysłowych. Cała instalacja będzie schermetyzowana. Wszystkie taśmociągi będą obudowane. Nie ma możliwości, aby te substancje w postaci metali ciężkich mogły się dostać do środowiska. Wskazać także należy jeszcze raz, że moduły i baterie, które będą przywożone na teren instalacji, stanowią odpady inne niż niebezpieczne. Ekspert z zakresu ochrony środowiska wskazał w raporcie, że mieszkańcy nie mają powodów do obaw. Powołuje się przy tym na przykład z zakładu na Węgrzech, korzystającego z takiej samej technologii, jak ta przypisana do złotoryjskiego projektu. Jest to instalacja, która na terenie Polski miałaby być nowa. Jedna z pierwszych tak technologicznie zaawansowanych. Przeciwnicy pomysłu wskazują na amerykańskie miasteczko Endicott w stanie Nowy Jork. Tamtejsi mieszkańcy przez kilka miesięcy protestowali przeciw planom tej samej koreańskiej firmy. Ostatecznie inwestycje zablokowali. W Złotoryi także chcą dopiąć swego, ale tu konieczny jest wspólny i donośny głos sprzeciwu. Pytamy zatem przechodniów, czy słyszeli o petycji do władz miasta. Ja nie wiem, czy mnie to interesuje. Słyszała pani? Nie. O nie wiem, także nie mam nic do powiedzenia. Nic nie myślę, bo nic na ten temat jeszcze tak dobrze nie wiem. To nie mogę powiedzieć, że cokolwiek myślę, tylko czytałam w internecie. Nie słyszałem, nie mam pojęcia. Niestety nie. Nie. Nie słyszałam. A gdy już ktoś słyszał, to jak się okazuje, trzyma kciuki za inwestycje. Powinni to zarobić, pracować. Normalnie, jak to się mówi, maszyny uruchamiać i robić. Przecież potrzeba nam jak inwestycji, żeby to miasto, jakoś to wszystko, ludzie mieli zajęcie, a nie patrzeć jak ktoś z nieba skapie. W odzewie na internetowe głosy sprzeciwu burmistrz przekonuje, że większe zagrożenie od zakładu recyklingu baterii stanowi funkcjonująca blisko centrum stacja benzynowa. Podkreśla przy tym, że branża recyklingu baterii, w której działa Sungil Hightech, dopiero się rozwija i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Ten krok może oznaczać dla Złotoryi nowy rozdział i kolejne inwestycje. Jeżeli ja mam podjąć decyzję odmowną, to ja muszę mieć twarde argumenty. I cały czas ja proszę tych oponentów, żeby mi przedstawili konkretne, twarde argumenty. Na oficjalnej stronie miasta pojawił się formularz do zadawania pytań wyłącznie w sprawie inwestycji. Jak usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta, każdy nowy merytoryczny argument zostanie wzięty pod uwagę. Być może właśnie odpowiednia komunikacja, której do tej pory zabrakło, pomoże rozwiać wątpliwości i podjąć decyzję najlepszą dla miasta, a zatem i jego mieszkańców.